our long journey. Direct radio contact with the bunker has completely dissolved Miller's resentment towards me for destroying our previous lives. He is eagerly anticipating the meeting with the Minister of Defense he was promised. Probably such things are important for a career officer. The people, though, are less interested. They are asking important questions. Where are the occupying forces? Why is there just wilderness and people gone wild around? What's stopping the government from restoring the country? What was being done in the last 20 years? Miller believes that we'll get all the answers. He will be pardoned, as well as Anna and I. And we will all return home to the metro. Witam serdecznie i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Przypominam, że żeśmy dotarli do głównej siedziby. Do Guriamantau i teraz no, weszliśmy właśnie w tym momencie do tego bunkra, gdzie znajduje się rząd. Także jedziemy w górę. Młynarz już się niecierpliwi. Did you at least prepare a speech? Reporting to the minister is no joke. Ah, get off my case. I pulled an all-nighter. Don't you feel like you should say something to Artyom now? Yes. You were right, Artyom. And I was wrong. Thanks for not giving up. No. No i jesteśmy. Jakaś dekontaminacja, odkażanie? Nic z tych rzeczy? No dobra, to idziemy dalej. O, jakieś szkło weneckie, lustro weneckie. Patrzcie, tam ktoś jest po drugiej stronie, cały ten rząd. O, jakie ostre światło. Komrad minister! Commander of the Joint Special Operations Forces Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting. I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Wszyscy o takich samych twarzach, patrzcie. Good. Haven't had those in a while. Who are you? O! Ale motyw. O kurde. Co to ma być? Pomocy! O nie! No to ładnie nas załatwili. I co teraz? O kurde. Where am I? Where are the others? Everything is going as planned. Everyone is fine. So far. So far? I demand a meeting with the Minister of Defense now! Do not worry. Everything will be just fine. And even better. The Minister and the Chief himself are expecting you for dinner. Dinner? What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking! Where is the government? Answer! All here, Colonel. All here. We are the government you people deserve. Don't you dare, you fuck! You're just fucking cannibals! Calm down, we'll get jaundice like this. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait, though. We must run the tests first. I don't like that cough of hers. Untie my hands, you motherfucker! And I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting. Watch them. Your tone, young lady. Do as that young man does. He woke up long ago, but quietly listens to wise people talk. You fucker! Let
go! You scum! Not one will escape! Not a single! So, Colonel, now you will pick up the radio and tell the rest of your people and the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served. Do you understand? And here I was hoping for an intelligent conversation for a change. Alas. No. Problem, though, since this nice young man will surely do it instead. He won't dare be contradictory once we're done with you. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. That may well happen, Colonel. I could choke on you or something. In the meantime, I'll excuse myself. Come here, I'll rip you all apart. Every last one of you should have done that before the war. Oh, so now we'll be fought again. Good. Oh, kurde. O, mamy plecak, dobra. Co my tu mamy? A, tu są. Dobra. Już. Zamykaj to. Kurde, zamykaj to. Ojejku. A tam są jeszcze. Even the lift is the same exactly. True, and quite fortunate. This way, we can hope to find Anna. Still, the complex is huge, and we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Sam, you check the filter room, the generator hall, and the storage. Idiot, you come with me to the command center. Artyom, you take the barracks and the sick bay. Let's go! Your floor, Artyom!
No dobra, dobra. Czekajcie, może sobie dorobimy trochę amunicji. No chwila, no czekaj, kurczę, nie poganiaj mnie, jak ja tego nie lubię. Będzie mi poganiał tutaj. Muszę dorobić amunicję, czym będę strzelał. Dobra. Tu jest coś jeszcze. To jakaś notatka nowa. Jak ktoś co nie chce poczyta, zrobi stop klatkę. My tutaj musimy coś przełączyć. Aha, tu jeszcze przed przełączeniem sobie weźmy małe co nieco. Co jest dostępne. No i dobra. Idziemy. No ładnie. A, tamto się zamknęło. A to kiedy się otworzy? No i co teraz? Jak ja mam dalej się dostać? Niby. No to ładnie teraz. No i co ja teraz zrobię? A, tutaj coś jest do przełączenia. Dobra. Idziemy tam. Dobra. Pozbierajmy co się da. Tutaj mamy coś. O kurde. Ale motyw. Dobra, doróbmy jeszcze, skoro jest chwila przerwy. O kurde, już mam chwilę przerwy. Dobra, chciałem dorobić trochę amunicji do Tihara. Uff, dobra. Mało mamy surowców. Może być słabo. Czekajcie, czy ja już ich wszystkich obszukałem, bo z tych nerwów to... Nie wiem, czy już wszystkich obleciałem. Bo tu nam potrzeba sporo surowców, bo mamy bardzo niewiele. A tu amunicji... No niewiele jest, widzę. A czekajcie, tu jakieś drzwi są. Mogę tam wejść? O kurde, patrzcie ile tam zwłok. W jakimś kontenerze. Ale motyw. No nieźle. Świeczka. Ale to nie ma znaczenia. Nam nie chodzi o świeczkę, tylko o... O jakieś surki. O! Coś było. Dobra. Nie, nie znalazłem jeszcze.
Wiem! Nie poganiaj mnie. Jak coś będę miał, to przecież dam znać, tak? Są taki niecierpliwy. Musimy tu wszystko badać. Tam się schował. Dobra. Dobra. Musimy tu wszystko dokładnie przeczesać w poszukiwaniu surowców. O, widzicie? I byśmy przeoczyli. O kurde, ile tutaj różnych makabrycznych rzeczy. Dobra, chwila przerwy, dorabiamy amunicję. Bo bez tego ani rusz. O, tu mamy jakieś amunicje, troszeczkę, ale nie mogę tego wziąć. Ho, ho, ho. No dobra, przeciśnijmy się tędy. Patrzcie, ile tutaj. Niestety nie jest. O, tutaj mamy coś do przełączenia. A, światło. No i dobra, będzie przynajmniej coś widać. Tu możemy przejść dalej, ale najpierw zwiedźmy, co w tym pomieszczeniu jest. O! Jakiś celownik. Dobrze. No i po co ci to było? O! O! Tutaj widzę z rury coś leci gorącego. Dobra, pójdźmy sobie w takim razie tutaj. Tam było jeszcze jedno miejsce, gdzie mogłem się przecisnąć. Tutaj
Zobaczmy, co tu jest. Może jakiś magazyn? Jest jakiś magazyn, tylko dobra, słuchajcie, doróbmy sobie tutaj w tym momencie amunicji tyle, ile możemy maksymalnie, no, przede wszystkim do tego Tihara naszego. I dopiero będziemy zbierać pozostałe rzeczy. Żeby nam się to wszystko mieściło. O, książka. Notatka. Jak ktoś chce, niech sobie zrobić tę platkę i poczyta. My lecimy dalej. Tutaj coś jest. Super. No i w zasadzie tyle. Więcej tu żadnych rzeczy nie widzę. Dobra, wracamy. Tą samą drogą, co żeśmy przyszli. Tu jest coś. Fajnie. To nam niepotrzebne. Tutaj dochodzimy do tej rury. Czekajcie, może tędy? O! To był dobry pomysł. Gdzie teraz? Dobra. Tutaj może coś będzie? Czy nie ma nic? Dobra. Dobra. Gdzieś tam strzelają, ale chyba nie do mnie tym razem. O! O kurde. Dobra. Na razie spokój widzę. No, dopompujmy tą ładowarkę. O. Dobra. Coś tam było. Dobra, doróbmy jeszcze sobie nabojów do Tihara. No i powolutku do przodu. Tutaj jest jakiś coś. O, tu mamy coś. Mamy. I to sporo. Dobra. Ja może wyłączę tą latarkę. Dobra.
No i po co ci to było? Niezły klimat. Dobra, doróbmy w takim razie jeszcze nabojów odrobinę, bo to nam się może w każdej chwili przydać. Jeszcze dopompuję. Dobra. Dobra. O kurde. Przeszukajmy jeszcze tutaj to pomieszczenie tak na szybko. O kurde. Strzelają. Tak jak gdyby. Zgaśmy. Teraz co, możemy tędy iść, czyli górą. O, tam gdzieś jest, patrzcie. Kurde. Weź poceluj w niego teraz. Dobra. Dobra. Ładny strzał. Będę mogę gdzieś dalej przejść, czy niekoniecznie? Mogę. Ładnie. Dobra. Zajrzyjmy, co jest tutaj. Dobra, no mamy trochę surków, całe szczęście. Dobra, skoro mamy chwilę wolnego czasu, to w takim razie dorabiamy sobie nabojów. O kurde, coś tu mamy, nie wiem, czekajcie, tu z wykrzyknikami jakiejś rzeczy. Luneta noktowizyjna. Chyba na razie nie potrzebuję. Laser podczerwieni. No chyba na razie też nie potrzebuję tego. A to co tu my mamy? No nie, nie będę tego montować. Nie ma potrzeby na razie. Dobrze mi się strzela tym co jest, więc... Dobra. Gdzie to się dzieje? Czekajcie. Myślałem przez chwilę, że to są nasi. Aj! Oh,
Dobra. Niewiele brakowało i by było po nas. Czekajcie, co tu się w ogóle dzieje? Muszę napompować tą maszynę. Spokój chyba. Wiedziałem, że coś jest nie tak, bo tam było dużo surków. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. A tam, gdzie jest dużo surowców, no to wiadomo, że za chwilę będzie ich do czegoś potrzeba. Patrzę, czy tutaj gdzieś coś jeszcze się nie zostało. Dobra. Tam jeszcze jakiś jest. Tutaj to już wszyscy chyba. Dobra. Doróbmy sobie w takim razie to, co żeśmy stracili. Czyli przede wszystkim apteczkę i przede wszystkim naboje. Bo tutaj co więcej, naboi nie wytworzymy bez warsztatu. Do pozostałych tych. No to tyle. To by było na tyle, jeśli chodzi o... Dobra. Czekajcie, czy ja się nie wracam? Wracam się. Oczywiście, że się wracam, się już gubię w tych ruinach. O. Co tam był? Karabin, to nie. O, coś słyszę. Gdzieś coś jeszcze żyje. O, tu możemy przełączyć. Tu nam się otworzyło. Ale jeszcze zobaczmy, co my mamy. Aha, czyli to jest ten główny ten. No dobra. To może być jakaś pułapka. Jakbym nie zgadł. No. Dobrze mówiłem. O kurde. No i po nim. O kurde. Ja pierdzielę. Uciekaj, uciekaj! O kurde, ale motyw. No i po mnie. A niech to, muszę wczytać zapis. Zabili mnie.
Ciekawe, od którego momentu będę powtarzał. Aha, od momentu, kiedy tego żeśmy utrupili. No dobra. Ktoś się zbliża. No. Trzeba by go wybrać. No dobra. O kurde. Gdzieś strzelają. Nie bardzo wiem jeszcze skąd. Dobra. Dobra, ładnie. Tutaj pozbierajmy to, co się da. No, było troszeczkę zadymy tutaj, ale na szczęście sytuacja jest opanowana. No dobra, tu już więcej nic nie ma. Chyba. Idziemy dalej. Może tu coś znajdziemy? Albo niekoniecznie. Niekoniecznie. O kurde, jakie szkielety. Aż strach zaglądać, co tu się dzieje. Może tu jakiś suwenir będzie? A gdzie tam? No dobra, idziemy dalej. Kurde. Masakra. O, jest Anna. Artyom, I knew. Żyje. O kurde, nie. There is always one like you. A hero. You're not saving anyone. Just like the others. So just freeze. Yes, yes. Let him go. Just don't kill me. Now. Remember what I told you. There was an Enough chatter. Dobra, załatwiony. Are you all right, Artyom? Nie, nic nie jest. Ważne, że Anna żyje. Dobra. Ty się zgłaszaj, a ja tutaj zrobię małą... Tam nie mogę dalej przejść. Let's go. Not too fast though. I need to catch my breath a bit. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie idziemy. Ja tu będę w międzyczasie eksplorował. A ty sobie, Anna, powoli. O, tu jakiś szyfrowy ten zamek. Ale niestety chyba nie użyjemy go. O, ale tutaj coś możemy znaleźć.
I thought we wouldn't see anything worse than that cult on the Volga. No niestety, dobra. Chodź. Dlaczego ona nie wciska guzika? But no. It appears there was still space for growth. We could have gotten killed there. No. We almost got eaten here. That bastard. Unbelievable. Mogło być nieciekawie, faktycznie. Don't matter. We'll see what happens now. No. We did survive him after all. Coś tu było, czy mi się zdawało? Nie, chyba zdawało mi się, tu nic nie było jeszcze tam. Na dole przyjrzyjmy. Czy coś się gdzieś nie kryje? Tutaj niestety nic nie ma. Are you going to drag us to some other bunker now? I don't know, Anna. We have to make the decision together. Did you get everything you could, idiot? We're leaving. One moment. I'll finish breaking everything here. Come on, come on. Okay, all done. I don't think you should have put it like that, Anna. It all worked out this time, didn't it? It worked out. It really did. My concern is, what if next time it doesn't? You're right, of course. But you intend to live forever? Of course not. All the more reason to strive and spend more time of what is allotted to me with that guy over there. I've grown attached to him. That I understand. No, gdzieś tam jeszcze są. Słychać. O, jakaś notatka. Jak ktoś co nie chce zrobić, stop klatkę i poczyta. Tu więcej stąd już chyba nic nie możemy wziąć. No dobra, to lecimy dalej. Kurde. Chyba ja tego użyję. Tyle się biorą tutaj. O kurde. Już żeśmy se postrzelali. Siekiery latają. O kurde. Oj. Enough, get here.
No już jestem przecież. Kurde. Looks like this place is completely over. Time to go find the real government bunker, I guess. Ciężka była walka. No co się kilka godzin później stało? To think I believe those. A, właśnie. Tak niestety bywa. No niestety. There were generals here giving orders. What an idiot, suka! I will repeat my question. What do we do now? Could we go back to Moscow? Tell them the truth about the war. The government. They'll shoot us on approach. And even if we do break through, what can we do against Hansa? Who'd believe us with no proof? What about going back to Volga? We could live there. What do we do about the locals? They weren't exactly happy to see us there. Do we kill them all? Is anybody here up for that? Back in Moscow, Artyom had been dreaming of finding a habitable place and building a colony there. Isn't it time we got to it? The idea is good, but how do we find the place? Just keep traveling? The Aurora needs an overhaul. What do we do if it breaks down? Satellites! What satellites? You want to leave the fucking planet? There's a satellite communication center on the Caspian Sea. It survived the war. Oh. If we gain access to the data collected by the satellites... We won't have to travel randomly. Radiation level maps, even your regular satellite photos could really help us out here. That's an idea. What if there is something worse than cannibals there? Could well be. But first, we're going to be really careful this time. And second, does anyone have any better ideas? I don't. Well, I guess we've got ourselves a new plan. Artyom, shall we look for that place you wanted? Sound the horn, then! Three months on the road. 3 months of constant trial. After Yamantau, we are ready for anything fate can throw at us. Mere kilometers separate us from the Caspian One communication center. Will the maps within yield a spot free from radiation where we could finally settle in peace? I don't know. But what's left for us but hope? The desert is taking its toll. The crew suffers from heat and thirst, and the Aurora is not in her top form. We're out of coal and had to switch to burning available fuel. Old cross ties and twigs. No, kiepsko to wygląda. Mieliśmy zimę, teraz mamy lato. Jeszcze wiosna była po drodze, żeśmy tam jechali, a teraz już jakieś piaski pustyni. I'm not in love with this place. Nothing but sand and heat. A no właśnie. I feel like shit here. What the fuck, man? Artyom, a car. Look, there's a woman there. Czyli jest tutaj ktoś.
Ciekawe, czy bandyci, czy... No. They stopped in that village there. Looks like somebody lives there. A no właśnie. How are the men doing, Demir? Stepan is the worst off. The others are not so well either. Only us here are still in fighting shape. Thank you. Anna, you and Demir reconnoiter the area. We need to find the damn bunker and hit the road as soon as we do. We might have a slight problem with hitting the road, Colonel. And there's barely enough water in the boiler to make some tea. No to ładnie. We're all out of coal. I see. We'll need to redress that too. Anna, Demir, one more task. Look for water and fuel. Will do. Get the men ready. We need to set up defenses. Roger that. See you soon. Just try to be careful, all right? Artyom, we have to learn who those men with the car are. They do look like regular bandits, but we can't take risks here. The car was headed for the village. Looks like they have a comms relay there, and it should hold some info, which is just what we need now. Move out as soon as you're ready. Crest, can your rail car pull the train? It might, but really slowly and not for too long. The engine is too weak for the weight, and we don't have much diesel left. Well, if we had enough diesel, the Aurora wouldn't be needing any help. How so? Its firebox was originally designed for taking coal, but it also has high-temperature lining and liquid fuel jets installed. Why didn't you say so before? Because you never asked. Is the injection system in working order? I would need to check it. Well, take Crest and run the checks. Oh yeah, we'll take care of it chick-chack, no problem, but that ain't giving us no diesel. Mm-hmm. Judging how the locals drive around, it will be much easier to get our hands on diesel than no tak, jak mają samochód, to... What about the water? Can't run without it, but our tanks are dry. Let's handle problems in the order of their appearance. No dobra. Skoro tak. No dobrze, słuchajcie, to w tym momencie się żegnamy. Dzisiaj na tym w tym odcinku już mamy 53 minuty nagrania, więc trzymajcie się i zapraszam do kolejnej części Metro Exodus, gdzie będziemy kontynuowali tą przygodę. Trzymajcie się, cześć!